Od 1 do 7 grudnia trwa Europejski Tydzień Autyzmu. Z tej okazji w Zespole Szkół Specjalnych w Supie odbyła się otwarta lekcja pokazująca alternatywne metody komunikacji z dziećmi autystycznymi. W lekcji brali także udział ich rodzice. Od lat 90. XX wieku w pierwszym tygodniu grudnia, w którym przypada Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, obchodzony jest Europejski Tydzień Autyzmu. Jest to szczególna okazja do nagłośnienia problemu autyzmu, uświadamiania, czym jest autyzm, jak się objawia i jak wygląda codzienne życie osób z autyzmem. Problem dotyka coraz więcej dzieci, nawet tych w normie intelektualnej. Bardzo ważne jest nawiązanie z nimi kontaktu. Ukształtowanie procesu edukacji jest bardzo trudne i wymaga ścisłej współpracy z rodzicami. W tych szczególnych dniach Zespół Szkół Specjalnych stwarza więc okazję do spotkań i wymiany doświadczeń. W tym roku zorganizowała ona pokazową lekcję. Zorganizowaliśmy zajęcia połączone z sensoryzm, z alternatywnymi metodami komunikacji z wykorzystywaniem metody PECS, w której jest to metoda obrazkowa połączona z stosowaną analizą zachowania, więc uczymy komunikacji we wszystkich dziedzinach społecznych, na przykład wyjście do sklepu, do lekarza, więc uczniowie przez obraz, wskazanie przez obrazek wskazują daną rzecz, którą chcą osiągnąć z wykorzystywaniem swoich książek, osobistych książek komunikacji i segregatorów czynności. Dzisiaj tej lekcji przyglądali się rodzice. Tak, dlatego, że chcemy tą metodę wprowadzać w domach, w wszystkich dziedzinach, gdzie uczniowie uczestniczą, dlatego, żeby to była komunikacja funkcjonalna w ich dorosłym życiu. Jest to metoda z 1995 roku, a wprowadzamy ją w tym roku, dlatego że byliśmy grupa w Oxfordzie na szkoleniu, a więc wprowadzamy tę metodę w naszej szkole i wszyscy uczniowie, którzy mają problemy z zaburzoną mową, mają swoje osobiste książki komunikacji, aby pozwoliły funkcjonować w swoim życiu na zewnątrz szkoły, w szkole i wszystkich miejscach publicznych. Zastosowana dzisiaj metoda pochodzi z 95 roku, a przywieziona została z Oxfordu, w którym w tym roku przebywali na szkoleniu nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych. Metoda polega na tym, że każde dziecko z autyzmem ma swoją osobistą książkę komunikacji, która pozwala mu na funkcjonowanie w codziennym życiu, w szkole i miejscach publicznych.